Servus, ja jestem Michał, a to jest kanał II English i cykl, w którym robimy sobie tłumaczenia i transformacje, czyli stosujemy różne środki językowe do tego, by wyrazić tę samą myśl, tę samą treść. Przy pomocy innych słów mówimy dokładnie to samo, co mamy na myśli. Jest to tak zwana parafraza. Ten zestaw 100 zadań, który mam przed sobą, to właśnie kompleksowe podejście do rozwiązania problemu braku umiejętności parafrazowania, braku umiejętności mówienia przy pomocy innych, różnych środków językowych na temat tej samej rzeczy. A to jest odcinek 9, w którym zrobimy sobie zadanie 9, ale zanim przejdziemy sobie do tego miejsca, to rzucimy sobie okiem na struktury, które obowiązują w drugim zestawie poziomu pierwszego. Tak jak mówiłem w odcinkach poprzednich, present simple, present continuous to największy problem z cyklu gerund infinitive, czyli czy mamy użyć czasownika w formie podstawowej, czy mamy użyć czasownika w formie gerund, w formie z końcówką ing, w formie ciągłości. Stosujemy przysłówki częstotliwości, nigdy zawsze, często i tak dalej. Zadajemy pytania poprzez co, gdzie, jak, kiedy. Wiemy, co znaczy must, wiemy, co znaczy mustn't oraz jaka jest różnica, musieć oraz nie wolno. Mamy różne określenia ilości, jedne stosowane do policzalnych, jedne do niepoliczalnych rzeczowników oraz takie, które stosujemy do wszystkich oraz może niekoniecznie zaimki ilościowe, a określniki w formie przedrostka określającego, konkretyzującego bądź właśnie niekonkretnego, tak jak a, an, w przeciwieństwie do the, do przedimka określonego the, który mieliśmy na poziomie pierwszym. Tutaj mamy przedimki nieokreślone oraz takie, które stosują się do liczby mnogiej, do czasowników policzalnych i niepoliczalnych. Szczegóły dotyczące tego znajdziesz w drugiej części mojego kursu 100 słów dostępnego na udemy.pl. Stopień wyższy przymiotników oraz najwyższy przymiotników, takie rozróżnienie również jest w moim kursie, dlatego zajrzyj sobie do opisu pod tym filmem, a my nie przedłużając już wskakujemy sobie w zadanie numer 9 i zrobimy sobie pierwszą parafrazę. Pierwsza parafraza wygląda w następujący sposób. Who is your favorite actor? Słówko favorite mamy już wyjaśnione w poprzedniej, w którymś z poprzednich filmów. Wyjaśniałem favorite, ulubiony, faworyt. Słówko w języku polskim wciąż funkcjonujące, może niezbyt popularne, ale jednak obecne. Favorite, ulubiony. Actor, jakby nie to C, to to słówko wyglądałoby dokładnie tak samo jak w języku polskim. Co do referencji języka polskiego i języka angielskiego, znajdziesz to również w moim kursie. Who, kto? Jest, kto jest? Kto jest twym, twoim, your? Kto jest twoim ulubionym aktorem? Znak zapytania. My favorite actor is Steven Seagal, na przykład. Or my favorite actress is, I don't know who, can be Lady Gaga, for instance. W każdym razie to nie jest istotne, jakie ty tam masz ulubione aktorki i jakich masz ulubionych aktorów. Proszę, przetransformuj to zdanie tak, żeby zaczęło się od co. Nie who, kto, tylko co. A właściwie wielki problem, bo jeśli doczytamy sobie do końca zdania, to of your favorite actor. Od twojego ulubionego aktora. Czyli co od twojego ulubionego aktora. Wiele moich studentów na tym poziomie nie zorientowało się, że pierwsze zdanie pyta
kto jest Twoim ulubionym aktorem, i tutaj, tak jak ja, podasz jakieś imię i nazwisko. W drugim zadaniu jest dokładnie to samo. Pytamy o to, kto jest Twoim ulubionym aktorem, ale zmieniamy formę zapytania, bo nie pytamy o kto, tylko co. A tak naprawdę to chcemy spytać, jak ta osoba ma na imię. Kto jest Twoim ulubionym aktorem? Steven Seagal. Kto jest Twoim ulubionym aktorem? Co od Twojego ulubionego aktora moi studenci nie zorientowali się w tym? Może dlatego, że zasugerowali się tym słówkiem co. A w języku polskim, gdybyśmy chcieli spytać, jak na imię ma ten aktor, jakie jest imię tego aktora, jak ten aktor się nazywa, co to za imię nosi ten aktor, moglibyśmy również powiedzieć. I wtedy by się może zgadało, co za imię jest od Twojego ulubionego aktora, ale tak naprawdę jak na imię ma Twój ulubiony aktor, jakie jest imię od Twojego ulubionego aktora. Czyli nie kto jest Twoim ulubionym aktorem, tylko jak na imię ma Twój ulubiony aktor. Czy jesteś już w stanie rozwiązać to równanie? What is the name? What is the name of your favorite actor? Jakie jest imię Twojego ulubionego aktora? To nie jest jedyna opcja, w jaki sposób możemy się rozprawić z tą transformacją. What's the name? What's the name? Poprzez skrócenie what is the name? What's the name of your favorite actor? To są dwa sposoby na rozwiązanie tej transformacji. Czy istnieje jeszcze jakiś inny? Spójrzmy. Od twojego aktora. What is the name of your favorite actor? What's the name of your favorite actor? What's your favorite actor's name? Ale tutaj już jest inna struktura. What is your favorite actor called? Jak się zwie, ale to już też jest inna struktura. To są jedyne sposoby na rozwiązanie tej transformacji. What's the name? Who is your actor? What is the name? To wprowadza w błąd, ponieważ zaimek pytający what w języku angielskim, co, często studenci się pytają, a jak myślisz, teacher, jak ty myślisz, pytają się, how do you think, to też nie jest poprawnie. Anglicy, Amerykanie powiedzą, what do you think, co ty tam myślisz, a nie jak ty tam myślisz, ponieważ jak byłoby pytaniem o charakterystykę tego procesu myślowego, a nie o jego wynik. Czyli co ty myślisz, co za imię ma twój favorite actor, co to jest ten twój favorite actor, jakie jest imię. No widzicie, jakie, tego się też nie da do końca przetłumaczyć ze względu na tę charakterystyczną strukturę po stronie języka polskiego, która każe o osobę spytać, jakie imię, a nie co za imię. What is your favorite who is your favorite actor? What's the name of your favorite actor? Tick. Możemy zrobić sobie przykład drugi. He doesn't finish work before 4 p.m. Mieliśmy już takie zdanie przed i po. Czwarta godzina po południu,
past midterim, po południu, po południe, past, to znaczy po, ale on nie kończy. Right? He finishes, on kończy, on nie kończy, he doesn't finish. Tak? Tutaj mamy całą tą strukturę, jest czasownik główny kończyć, finish, oraz jest zaprzeczenie finish, not finish, dołączone do czasownika auxiliary, do czasownika pomocniczego, który jest przypięty do każdego czasownika akcji w zdaniu twierdzącym, ale pozytywnym. Nie występuje, byłoby I finish, he finishes, a w zdaniu negatywnym I don't finish, he doesn't finish. Ok? Więc on nie kończy pracy przed czwartą po południu. Tak? On nie kończy pracy przed czwartą po południu. On pracę po czwartej po południu. He pracuje bądź pracę po południu. Często studenci języka angielskiego zapominają, nie pamiętają, że wiele czasowników, wiele rzeczowników, dominująca część, znaczna część z nich ma jedną i drugą formę. Work może być pracować, work może być praca. Dlatego trzeba być wyjątkowo czujnym i uświadomić sobie, czy jest to czasownik, czy jest to rzeczownik. No ale w związku z tym, że gdy spojrzymy sobie na zadanie pierwsze i on kończy pracę przed czwartą, więc prawdopodobnie tutaj też jest praca w ujęciu rzeczownikowym jako rzecz, jako przedmiot, praca po czwartej po południu. Więc he doesn't finish work before 4 p.m. O co autorowi chodzi? Autor chce jakiś przysłówek częstotliwości, żebyśmy zastosowali, żebyśmy dali znać, że skoro on nie kończy pracy przed czwartą, no to znaczy, że on zawsze pracuje po czwartej, zawsze kończy pracę po czwartej. Ok? Jakie są twoje propozycje? He always finishes, not genishes, but finishes. He always finishes work after 4 p.m. On zawsze kończy pracę po czwartej godzinie. He always finishes work after 4 p.m. He never finishes work after 4 p.m. To byłoby niepoprawnie, bo on zawsze kończy po. He always finishes work after 4 p.m. To jest jedyne rozwiązanie tej transformacji. On nie kończy pracy przed czwartą, on zawsze pracuje, on zawsze kończy pracę po czwartej. He always finishes. Oczywiście ktoś się spyta, a gdybyśmy dali samo finishes, byłoby dobrze. He finishes work after 4 p.m. Tak, oczywiście również byłoby poprawnie, ale ja preferuję wersję z always. Tobie też polecam, ponieważ im więcej słówek użyjesz, im więcej słówek wymówisz, wypowiesz albo pomyślisz, tym lepiej dla twojej płynności językowej. He doesn't finish work before 4 p.m. He always finishes work after 4 p.m. Tick. Mamy załatwiony przykład. Drugi, rzućmy sobie okiem, o co prosi nas autor w trójeczce. Please don't give my pets any sweets. Sweets.
to są słodkości, ciasteczka, cukierki, coś, co jest sweet, to jest słodkość, jest to nie dość, że przymiotnik, to jeszcze parę innych części mowy. Sweet to są cukiereczki, słodkości, sweets w liczbie mnogiej. Zwykle właśnie mówimy w liczbie mnogiej, chociaż sweet ma formę pojedynczą, jeden cukiereczek, dwa cukiereczki, one sweet, two sweets, chociaż najbardziej popularne w formie mnogiej. Proszę nie dawaj moim zwierzątkom, moim petsom, czyli tym, które mieszkają w moim domu, moje zwierzaki, nie jeden, tylko więcej, my pets, moim zwierzętom domowym, żadnych cukierków, żadnych słodkości. Nic słodkiego, zwłaszcza jeśli chodzi o kotki i pieski, nic z czekoladą, ponieważ może się to bardzo źle skończyć dla takiego zwierzątka. Dlatego pamiętamy, że nie karmimy zwierzątek słodkościami, tylko dajemy im specyficzną, przygotowaną dla nich specjalną karmę. Please don't give my pets any sweets. Tak wygląda zdanie wyjściowe. You... My pets any sweets. Czyli proszę nie dawać moim zwierzakom słodkości. Ty moim zwierzakom słodkości. Czyli ty nie dawaj, albo ty nie możesz dawać. Czyli są to, albo będzie to imperatyw, albo imperatyw połączony ze słówkiem musieć, czyli takie podbicie tego, że ty naprawdę zabraniasz, nie możesz, nie pozwalasz na to, by ktoś nakarmił twojego zwierzaka czymś słodkim. You mustn't, tak jak się pewnie zorientowałaś albo zorientowałeś, nie wolno ci karmić moich zwierzaków żadnymi słodkościami. You mustn't, nie musisz, moje zwierzęta żadnych słodkości. Nie wolno ci, moim zwierzętom żadnych słodkości. You mustn't give. Nie możesz, nie wolno ci dawać. You mustn't give my pets any sweets. Ci, którzy... Ci, którzy są bardziej dociekliwi, oczywiście, you shouldn't give, nie powinieneś dawać moim zwierzaczkom nic słodkiego. Można to załatwić również w inny sposób. You can't give, ty nie możesz dawać, can, nie możesz dawać moim zwierzakom, nie powinieneś dawać moim zwierzakom nic słodkiego. Ale w związku z tym, że konsekwencje mogą być fatalne, dlatego używamy najmocniejszego z tych wszystkich czasowników modalnych, używamy must, a właściwie przeczenia must, czyli mustn't, zakaz, zabronienie, wykluczenie możliwości wystąpienia. You mustn't give my pets any sweets. Ok. Kolejny przykład jest gotowy. Rzućmy sobie okiem na numer 4. Trains are slower than planes. Train, pociąg. Slow, powolny. Plane, samolot. Pociągi są wolniejsze. Wolny, slower, wolniejszy, a właściwie slower than, wolniejszy niż samoloty. Pociągi są wolniejsze jak samoloty. Wolniejsze niż samoloty. Ok? So, slower, mamy slow, przeciwieństwem do przymiotnika slow jest przymiotnik fast. Czyli planes are
Then trains. Nie możesz zapomnieć o tym then. Ja ci je od razu podpowiadam. Nie daję ci jeszcze przymiotnika, który musisz tutaj dać do stopnia wyższego. To nie może być samo slow. To musi być wolniejsze. Czyli tak jak w przypadku slow, slower. Tutaj będzie planes. Samoloty są szybsze. Fast. Fast to wystarczy? Nie, ponieważ musi być stopień najwyższy. Faster. Faster than. Oczywiście szybsze niż. Studenci zapominają, dlatego przypominam po raz kolejny. Slower than, faster than. Tak samo niż. Szybsze niż, wolniejsze niż. Ok, możemy sobie dać tick przy numerze czwartym oraz zapoznać się z propozycją numeru piątego. How much water have we got? Have we got? We have got. We have got. My posiadamy. Ile? How much? Taki kwantyfikator liczbowy. Ile tego jest? Ile my tego mamy? Water, rzeczownik. Rzeczownik niepoliczalny, czyli nie możemy powiedzieć how many, musimy powiedzieć how much. Szczegóły dotyczące różnicy how much, how many oraz policzalności i niepoliczalności także znajdziesz w moim kursie. Odsyłam Cię do niego, link znajdziesz pod tym filmem. A ta transformacja how much water have you got ze zdania wyjściowego ma przypominać coś, co później kończy się na bottles of water have you got. No i tutaj jak się dokładnie przyjrzymy temu, to wiemy, o co autorowi nam chodzi. Nie dość, że tutaj chodzi o stopień wyższy i najwyższy. Przepraszam. Nie chodzi o stopień. Tak jak się. No, czemu to się nie da odkliknąć? Czemu to się nie chce odkliknąć? Odkliknij się. No. Ok. How much water have we got? Skończy się bottles of water have you got? Czyli obiektem, do którego odnosi się czynność posiadania w zdaniu pierwszym jest woda, rzeczownik niepoliczalny, a w drugim zdaniu butelki wody, rzeczownik policzalny. Czyli autor po prostu zmusza Cię do tego, żebyś zrozumiała różnicę pomiędzy how much i how many. Jedno stosujemy do rzeczowników policzalnych, drugie do rzeczowników niepoliczalnych. Ty musisz się zorientować, który jest policzalny, który jest niepoliczalny. No ale mamy tutaj wodę i przed nią much, czyli wiemy, że wody nie można policzyć butelki, tak, ale wodę samą nie. Innymi słowy, how much water have we got? Bardzo prosta transformacja. Mamy policzalną liczbę, więc how many bottles of water have we got? Ile mamy butelek wody? Czyli how much i how many, ile i ile. Dwa sposoby na zapytanie się o liczbę, o wolumen czegoś i ile czegoś gdzieś jest. Jeśli możemy to policzyć, to będzie much, a jeśli tego nie potrafimy policzyć, to będzie many. Na odwrót. Jeśli, więc. Tutaj są błędy na tym. Bo jest to ostatni przykład i jest to chyba sygnał do tego, że już należy skończyć, ponieważ ja jestem zmęczony. Ok, więc jeszcze raz. Zróbmy tak. Dajmy sobie tick przy zadaniu piątym. How much water have we got?
How many bottles of water have we got? Tyk. Doskonale. Rozprawiliśmy się z piątym przykładem. To znaczy, że całe zadanie dziewiąte mamy gotowe. Możemy sobie powoli zmierzać w kierunku zadania dziesiątego. Tam zrobimy sobie takie tłumaczenie o transformację, czyli część zdania będzie w języku polskim, część zdania będzie w języku angielskim, a Twoim zadaniem będzie stworzenie całościowo angielskiej wersji po to, żeby dokładnie odpowiadała treści, a właściwie znaczeniu zdania wyjściowego. To jest właśnie peryfraza, coś co robimy na kanale II English, coś co robimy również na moich prywatnych lekcjach. Zachęcam Cię, zapraszam do zapisania się na indywidualny kurs i proszę Cię o to, żebyś polubił ten film, polubiła i zasubskrybowała, po to, żeby w przyszłości dostać od razu informacje o najnowszym odcinku. Pozdrawiam Cię teraz gorąco i do usłyszenia, do zobaczenia. Bye!